Informatyzacja i cyfryzacja procesów pozwala nam na w pełni zapanowanie nad tym procesem. Jesteśmy w stanie zarządzać zmianami, które są niezbędne do wprowadzenia. Tutaj mówimy o utrzymaniu ruchu, czyli o zwiększeniu dostępności maszyn. My musimy wiedzieć, jaki jest stan awaryjny, kiedy jest stan awaryjny maszyny. Musimy zareagować odpowiednio wcześniej, żeby nie doprowadzić do awarii w momencie najmniej spodziewanym. To też system Ability, który w tej chwili jest u nas testowany, ma doprowadzić do tego, że rzeczywiście będziemy wiedzieć w danym momencie z perspektywą przewidywania takiego wystąpienia zjawiska i przygotować się do tego. Inne elementy, które chcemy rozważać, to jest wprowadzenie lean miningu do systemu utrzymania ruchu. Tutaj mówimy też o automatyzacji procesów, czyli mówimy o tym, że część stanowisk pracy, które wymaga najniższych kwalifikacji, jest wymieniane na automatykę. Powoduje to, że rzeczywiście proces jest zdecydowanie bardziej płynny, jak pokazują nasze doświadczenia. Jest mniejsza ilość wyłączeń przenośników, gdy na przenośnikach, na obsłudze tych przenośników, stricte napędów, nie ma ludzi. Oczywiście pracownicy są na odstawie, na przenośnikach pracują, obserwują, co się dzieje. Natomiast pamiętajmy też o jednej rzeczy, że systemy informatyczne czy systemy automatyczne wychwytują najmniejszą zmianę, która może nie być zauważona przez człowieka, a przez co pominięta przy konserwacji. Tutaj mówimy, że chcemy mieć ten proces pod kontrolą i to jest w głównej mierze zaleta informatyzacji, automatyzacji procesu.